goście. Ze szkół podstawowych w wynikach dzisiejszego konkursu 17 konkursu ortograficznego, który odbywa się tradycyjnie w ramach Tygodnia Kultury. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli naszej prasy. To też z tego, że nam działa, jest niewiele błędów, także na pewno wszystkie się należy, jak najbardziej. Trzecie miejsce w konkursie ortograficznym zajęła Małgorzata z Dziew ze Szkoły Podstawowej nr 1. Drugie miejsce Suzanna Śmiech, Szkoła Podstawowa nr 34. Pierwsze miejsce, czyli osoba, która popełniła tylko jeden błąd, zapraszamy Marię Zapałę ze Szkoły Podstawowej nr 7. Gratulujemy. Główna nagroda z rodziny to jest drukarka kolorowa, także gratulujemy serdecznie. Jeszcze raz gratulujemy.